chcecie, żebym to... Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że Państwo po raz kolejny nawiedzają nas w dużej liczbie. Nasza dyskusja poświęcona jest śladom judaizmu, tak jest zatytułowana ogólnie. Chodzi o ślady judaizmu w kulturze europejskiej, ale przede wszystkim w literaturze i filozofii. Ślady, które są bardzo silnie w niej obecne, ale czasem są tak wszechobecne, że wręcz niezauważane. W związku z czym postanowiliśmy zaprosić naszych gości, Agatę Bielik-Robson, Przemysława Tacika i Adama Lipszyca, znawców, filozofów, którzy zajmują się między innymi judaizmem i tropią owe ślady, ażeby opowiedzieli nam o pewnych genealogiach, które uczynią rozmaite wątki kultury europejskiej, tak jak powiedziałem, filozofii i literatury, bardziej zrozumiałymi. Rozmowę poprowadzi znany już Państwu doskonale Ryszard Koziołek, któremu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dwie uwagi wstępne i przechodzimy do rozmowy. Pierwsza, która odsłoni trochę strukturę tego spotkania, tak sobie to wymyśliłem, mam nadzieję, że Państwo się zgodzą, moi rozmówcy zaakceptowali, dlatego że trójka badaczy, pisarzy, znawców problemu jest o tyle znakomita i niezwykła i trudna jako rozmówcy i moi, i tacy, których energia i wiedza z trudem daje się zagospodarować w stosunkowo krótkim czasie, mają tę znakomitą cechę, że używają swojej osobowości jako argumentu w debacie. To znaczy, to są silne podmioty dyskursywne. Ich trudno zagospodarować. Ja myślę, że nawet lepiej ich czytać niż słuchać, jeśli się chce zachować swoje własne stanowisko. Dziękujemy. To bukom? W związku z tym, żeby zagospodarować tę nieprawdopodobną energię i merytoryczną, i osobowościową, proponuję, aby podejść do tej rozmowy tak, jak to formuła festiwalu sugeruje, mianowicie, że to będzie rodzaj koncertu, czyli koncertu muzyki improwizowanej, a zatem część pierwsza, spróbujemy skłonić Państwa, aby podjęli wspólny temat, czyli zagrali razem. Drugi solówki i trzeci freestyle. Czyli to będzie ten moment, w którym poprosimy ich i poprosimy Państwa oczywiście o udział w rozmowie, czyli podrzucimy im tematy do przemyślenia, na które nie są przygotowani, aby no właśnie, trochę może ich skonfundować, a trochę wypróbować, a tak, żeby tę ich siłę podmiotowości trochę okiełznać. Zatem część pierwsza, kwestie standardowe, wspólne, drodzy moi, jeśli zechcielibyście zająć się i porozmawiać z nami o takich kwestiach następujących. Temat tego dzisiejszego spotkania, ślady judaizmu, zawdzięczamy po części książce Adama Lipszyca, ale ja bym chciał Was zapytać, trochę rewidując od razu tę kategorię i tytuł tego spotkania, czy słowo ślady nie jest kategorią słabą, jeśli skonfrontujemy to z rzeczywistością bardzo silnej obecności myśli judaistycznej, tematu judaistycznego w kulturze nie tylko polskiej. Ślady sugerują nieobecność, pustkę, zadanie do wypełnienia, pracę archeologiczną, pracę rekonstrukcji, podczas gdy mamy do czynienia co najmniej z dwóch perspektyw z obecnością niesłychanie mocną, wpływową, silną. Oczywiście stoi za tym przede wszystkim dyskurs zagłady, który jest integralną częścią humanistyki i można powiedzieć naznaczył sobą, zorientował, wyznaczył problemy całej humanistyce dwudziestowiecznej po dziś dzień, ale nawet te nurty myśli judaistycznej, które są starsze niż problematyka zagłady, czy jakoś równolegle do niej, w osobach takich badaczy jak ci, którymi się zajmujecie, Benjamin, Jabez, Zimmel, Derrida, Bloom i tak dalej, moglibyśmy to mnożyć, pokazują, że nie sposób sobie w ogóle wyobrazić współczesnej humanistyki filozoficznej, literaturoznawczej, kulturologicznej, jakiejkolwiek, bez bardzo mocnej obecności myśli o proweniencji judaistycznej, czy bezpośrednio czerpiącej z tej tradycji. Co w takim razie, jak to w takim razie rozumieć? To znaczy, w imię jakich śladów wasza refleksja się, po jakich śladach się porusza i czego brakuje w tej tradycji, o co wy się upominacie. Agato, zacznij, jeśli możesz.
więc tak, ja jednak, to jest włączone, słychać mnie? Ja bym jednak broniła pojęcia śladu i zaraz będę się z tego tłumaczyć, ale żeby tak odpowiedzieć już bezpośrednio na twoje pytania o te dwa bardzo silne wpływy, tak, z jednej strony zagłady, a z drugiej strony takiego deklarowanej obecności judaizmu w pismach tych wszystkich autorów, które wymieniłeś. Po pierwsze, oczywiście Holokaust to nie judaizm, więc ogólna, powszechna, nawet głęboka i też głęboko przeżywana świadomość zagłady oczywiście nie jest tym samym, co jakakolwiek wiedza na temat judaizmu. I zawsze trzeba to podkreślać, tak, że po prostu no, jedno nie może być substytutem drugiego, choć oczywiście nikt z nas tego cienia zagłady, który spolek na dwudziestowiecznej humanistyce nie neguje. Natomiast jeśli chodzi o tę właśnie deklarowaną obecność wątków judaistycznych, nie zagładowych, tylko judaistycznych, u takich myślicieli jak Walter Benjamin, jak Szkoła Frankfurcka, jak Adorno, jak Derrida, jak Harold Bloom, to trzeba z tym bardzo uważać, dlatego że to jest taka obecność, która jednocześnie się samozaciera. I w tym sensie pojęcie śladu jest tutaj bardzo trafne, ponieważ ślad jest właśnie pozostałością po pewnej samowymazującej się obecności, by użyć tutaj definicji Derridy. A po drugie, ślad jest czymś, co z kolei z czytelniczej perspektywy domaga się tropienia, czyli właśnie domaga się pewnej rekonstrukcji, bo no, sam w sobie jest, mówiąc po prostu, mało eksplikatywny. Jest tylko częścią pewnej całości, która się troszkę ukrywa. I teraz ja bym powiedziała tak, że ten ślad, to nie wynika tylko, dlatego dlaczego broniłabym pojęcia śladu i dlaczego uważam, że tytuł książki Adama jest niesamowicie wprost trafny, śladu judaizmu. Powiedziałaś coś bardzo ważnego, ja bym nie chciał, żebyś już przeskoczyła do następnej sekwencji. Mianowicie powiedziałaś trochę tak, jakby ta obecność się samomaskowała, jakby te ślady się samounicestwiały. Dokładnie do Ale tego... czy to znaczy, że ci myśliciele, którzy odgrywają taką rolę, oni sami maskują tak. to? Właśnie do tego zmierzam. Do tego zmierzam, żeby być może wzmocnić tę metaforę śladu o coś, co mnie z kolei zajmuje już od dłuższego czasu. To znaczy o metaforę filozoficznego marana, czyli takiej maraniczności w myśleniu, polegającej na tym, że, no wiadomo, jest to termin, który odwołuje się do tych Żydów portugalskich, hiszpańskich, którzy za czasów Izabeli byli przymuszani do konwersji. No i ci, którzy w ogóle są nazywani też conversos po prostu, tak, maranos albo conversos. I są to Żydzi, którzy oficjalnie przeszli na katolicyzm, natomiast zawsze się zakładało, nie zawsze zresztą słusznie, że trzymają się swoich judaistycznych zasad pod płaszczykiem oficjalnie praktykowanego chrześcijaństwa. I teraz oczywiście to jest metafora dosyć niebezpieczna, ponieważ ona, jak wiadomo, a już zwłaszcza to wiemy z polskiej historii, była tak, dokładnie tak, stropieniem i polowaniem i raczej podejrzewaniem. To jest w końcu ten chór przechrztów, tak, który występuje w Nieboskiej Komedii Krasińskiego. No więc mówię, jest to figura niebezpieczna, ponieważ ona rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie raczej wzmagała nastroje antysemickie i służyła właśnie różnego rodzaju dyskursom antysemickim. Natomiast no, ja pracuję na takim dziwnym, być może dziwnym, a może wcale nie, odwróceniem, ale myślę, że to już było trochę obecne w samej książce Adama. To znaczy to śladowanie judaizmu jest też w pewnym sensie jego maskowaniem idącym od strony samych autorów, które tylko teraz, dlaczego? Nie w tym celu, to już jest dyskurs antysemicki, nie w tym celu, żeby podmywać chrześcijańskie instytucje zachodniej kultury,
jakąś obcą treścią, chwileczkę, po to, żeby je niszczyć i korodować od środka. Tylko, i to jest moim zdaniem główna motywacja, ażeby wejść w obręb myśli uniwersalnej, którą podwójne dziedzictwo grecko-chrześcijańskie zawłaszczyło dla siebie. I teraz tak, ja tylko chcę skończyć to, że w tym sensie taki maran filozoficzny, to jest ta moja metafora, to jest ktoś, kto oczywiście będzie używał i motywów, i języka, i inspiracji płynących ze strony religii i objawienia żydowskiego, ale zamaskuje to źródło między innymi po to, żeby móc przemówić do publiczności, która jest wrażliwa tylko i wyłącznie na argumenty natury uniwersalnej. Czyli po prostu od razu ujawnione źródło judaistyczne tradycyjnie w kulturze greko-chrześcijańskiej nasuwa podejrzenie, że mamy do czynienia po prostu tylko z żydowskim partykularyzmem. Tak? Czyli zajmowaniem stanowiska z bardzo określonego miejsca, kąta, które nie może nic powiedzieć po prostu innemu, nieżydowskiemu uchu. W związku z tym, no jeśli chcemy jakkolwiek te argumenty przemycić, musimy to robić używając tej właśnie maranicznej szyfracji. A to oznacza, że właśnie śladujemy ten język. I w tym sensie wszyscy ci autorzy, którzy skądinąd mówią, tak, my używamy judaizmu, jednocześnie można powiedzieć, nie flagują tego użycia. Żeby wynaleźć te wątki u Harolda Bluma, u Derridy, nawet u samego Waltera Benjamina, aż na pewno u Adorna, trzeba przyłożyć do tego specjalny wysiłek deszyfracji. Co my w dużej mierze robimy, tak. Czynicie. Okej, dziękuję. Pan Przemysław Tacik. Tak, ja podpisując się oczywiście pod większością, ile nie całością tego, co Agata przed chwilą powiedziała, dodam swoje własne myśli w tym zakresie. Otóż wydaje mi się, że kategorię śladu judaizmu warto zobaczyć przez dwie strategie, dwa dylematy, które związane są ze strategiami, które przyjmują osoby znajdujące się na pewnych pozycjach. Mianowicie z dylematem po pierwsze badacza i z dylematem po drugie pisarza. Dylemat badacza jest taki. Otóż jeśli otwieramy jakiekolwiek dzieło, czy pisarza, czy filozofa, który w jakikolwiek sposób grał na wątkach żydowskich, w jakikolwiek sposób się do nich odwoływał, mniej lub bardziej otwarty, stajemy przed podstawowym dylematem badacza. To znaczy, w jaki sposób mamy wytłumaczyć obecność tych wątków? Czy mamy powiedzieć, że one zostały zapożyczone? Czy one zostały zapożyczone w ten sposób, że ten autor, czy też ta autorka tymi wątkami sobie grali we własnym polu? Czy też mamy powiedzieć, że te wątki żydowskie istniały w ich uniwersum symbolicznym i w jakiś sposób przeniknęły do sposobu ich myślenia o rzeczywistości? To jest niesłychanie trudny dylemat metodologiczny, nawet nie trudny, to znaczy on jest bazowo niemożliwy do rozwiązania, prawda? On się kończy jakąś taką wpływologią, prawda? Ktoś kogoś przeczytał i od niego zapożyczył, albo gdzieś usłyszał i potem praktykował, albo na przykład w jeszywie się nauczył i potem zastosował, prawda? To jest zupełnie błędnym i zupełnie absurdalnym podejściem do sprawy. Więc już chociażby z tego samego faktu, starając się czytać tego typu teksty, musimy mieć inne kategorie niż takie właśnie twarde kategorie wpływu, użycia, zastosowania. I myślę, że kategoria śladu jest tutaj bardzo dobra, pomijając wszystkie te derydiańskie skojarzenia, które ze śladem możemy mieć. To ślad jest o tyle wyraźny, że jakby nie trzeba się dokładnie tłumaczyć z tego, dlaczego pewien wątek w pewnym miejscu się znalazł i co on dokładnie znaczy. On tam po prostu jest. I to nie dlatego, że uchylamy się przed interpretacją, czy uchylamy się przed tłumaczeniem, dlaczego takie wątki się tam znajdują. Przeciwnie, wskazujemy na pewną nieredukowalną obecność tych żydowskich wątków w pewnych tekstach. I jakby to jest, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, a wydaje mi się, że
znając wasze teksty, myślę, że tutaj myślimy dość podobnie, że jakby pierwszym faktem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest obecność tych wątków. A to, co z niej wynika i jaki ma ona charakter, to zostawiamy na później. Przy czym oczywiście ta obecność, to nie jest żadna obecność w mocnym sensie tego słowa, tylko oczywiście obecność taka ułomna, naznaczona własnym wewnętrznym pęknięciem, własną wewnętrzną pustką. A drugi dylemat to jest dylemat pisarza, który w jakikolwiek sposób chciałby się odwołać do kultury żydowskiej. Otóż kultura żydowska jest kulturą bardzo, bardzo starą. Jest kulturą, w której od prawie że samego początku istniał niesłychanie mocny nacisk na tekst. W związku z tym kultura żydowska jest naprawdę nieprzebraną masą tekstów. To jest ciężar, który klasyczny zachodni filozof odczuwa w mniejszym stopniu nawet niż ktoś, kto chciałby się tą olbrzymią ilością żydowskich tekstów zajmować. Wydaje mi się, że kultura żydowska tutaj przetarła, i to już dawno, pewne szlaki polegające na tym, że w jaki sposób tworzyć coś nowego, w jaki sposób myśleć o rzeczywistości, kiedy ciąży nad nami tak niesłychany ogrom tekstów z przeszłości, prawda? Tekstów sprzecznych, tekstów skomplikowanych, tekstów, które wzajemnie się komentują, tekstów, które trzeba by prześledzić w najdrobniejszych wątkach, żeby odtworzyć to, co ta kultura nam przekazała. W obliczu tej kultury jesteśmy zawsze zapóźnieni. Nigdy nie jesteśmy w stanie być z nią na bieżąco, a jeśli chcielibyśmy być z nią na bieżąco, to pewnie nie siedzielibyśmy tutaj, tylko studiowalibyśmy Torę po 15 godzin w synagodze i wciąż byłoby nam mało i mielibyśmy poczucie niedosytu. A ponieważ siedzimy tutaj z Państwem i ponieważ piszemy książki filozoficzne, czy mniej lub bardziej dryfujące w różne rejony humanistyki, to dlatego, że uważamy, że z tą kulturą, z tej kultury należy, mimo całego jej ogromu i tych wymagań, które by na nas ciążyły, można wydobyć coś, co będzie dla nas we współczesności niezwykle istotne. Więc z konieczności musimy ten materiał jakoś preselekcjonować, wybierać to, co nam odpowiada, to, co uważamy, że jest dla nas najbardziej interesujące i we współczesności najbardziej adekwatne. I myślę, że kategoria śladu także do tego się odnosi. To znaczy ślad jest kategorią, której można użyć, kiedy zmagamy się z olbrzymią tradycją, co do której wiadomo, że jesteśmy na z góry przegranej pozycji, prawda? Jedyne, co możemy zrobić, to wybrać pewne wątki i powiedzieć, że właśnie je śledzimy. Ty już? Dzięki. No dobrze, to ja powiem to samo, co ty powiedziałeś. Nie, ja się oczywiście zgadzam ze wszystkim, co wyście powiedzieli. I w związku z tym zachodzę w głowę, co mógłbym jeszcze do tego dorzucić. Więc w trybie takich jakichś ujaśnień, ja wiem, że pewnie byście się i tak zgodzili i że to nie jest, ja nic nowego nie mówię i to jest tylko, to już jest zawarte w tym, co żeście powiedzieli, to dorzuciłbym takie dwie czy trzy uwagi. Jedna jest taka, że no tak, owszem, bym bronił kategorii śladu, bo nie mam innego z urzędu. I bym powiedział tak, zgadzając się z tym, co powiedziała Agata i czując się już, że mogę się schować za jej obroną, odparciem tego, co było tego agresywnego elementu zawartego w Twoim pytaniu, to powiedziałbym jakoś tak jeszcze, że po pierwsze zgadzam się z tym, co Agata powiedziała, ale też Agata by się chyba zgodziła, gdybym dorzucił, że ten element sekretny, ten element taki ezoteropodobny, który przekształca jawne odwołania do judaizmu w jakieś formuły śladopodobne czy śladowe, u rozmaitych myślicieli, których nas tutaj, jak siedzimy na tych kanapach, interesuje, wynika z tych powodów, o których Agata mówiła, ale te powody splatają się również z innymi. Nie chodzi tu wyłącznie, jeśli to jest, tu wyłącznie to słowo się jakoś stosuje, o ten element
powiedziałbym, retoryczny, czy taki moment, w którym my chcemy ukryć, tak, taki chcemy dotrzeć do szerszego grona słuchaczy, mówić w sposób bardziej uniwersalny wobec świadomości, że jak tylko odwołamy się do tej konkretnej tradycji, to zaraz zostaniemy naznaczeni łatką partykularystów, ale jest tu jeszcze, są co najmniej dwa momenty istotne. Jeden jednak wiąże się z tym momentem takim, powiedziałbym, groźnym. Mianowicie, owszem, tak, te momenty judaistyczne są mieszane z innymi językami, z językami w filozofii, z językami marksizmu, fenomenologii i paru psychoanalizy, paru innych językach. Nie tylko po to, żeby użyć tych języków jako wehikułu dotarcia do wszystkich, którzy czytają książki w tych językach, ale również po to, żeby te języki rozszczelnić, rozpulchnić, otworzyć na jakieś nowe pomysły, które w samych tych językach nie dałyby się wyrazić, ale kiedy zostaną zakażone tym wrażym wirusem, o chrześcijaństwie się nie będę tutaj wypowiadał, ale marksizm, fenomenologia, tak bezpiecznie, bo to tak poza wyznaniowo, to jeżeli je zakażyć tym wrażym wirusem, okazuje się, że mówią one rzeczy, które prawie mówiły, które prawie dawały radę powiedzieć, ale bez tego śladu judaizmu, bez tej kropelki wpuszczonej tam, jakoś tego jednak powiedzieć nie były w stanie. Tak? I to było potrzebne rozmaitym myślicielom i wydaje mi się, że wielu z nich robiło to takim właśnie, jak wymienieni tutaj, robili to w dość skuteczny sposób. A drugi powód, który jest poniekąd komplementarny wobec tego, o którym przed chwilą wspomniałem, bo ten pierwszy dotyczy pewnych niedomogów tych języków pozajudaistycznych. Tak? Ten drugi dotyczy, nie wiem, czy akurat niedomogu języka judaistycznego od razu, ale pewnej jego wewnętrznej dynamiki, czy pewnej wewnętrznej logiki. Otóż z różnych powodów, również z głęboko metafizycznych, teologicznych powodów, a to takich oto, że jest to tradycja dyskursu, to mam na myśli tradycję żydowską, tradycja dyskursu, który ufundowany jest na paradoksie, mianowicie takim oto, że mówi o czymś, co z definicji jest pozaświatowe, w związku z czym stara się w jakiś sposób uobecniać coś, co w tym samym geście jest uważane za nieobecne. W związku z czym sama ta tradycja generuje w swoim wnętrzu wmontowaną dynamikę uśladowienia, to znaczy przeobrażania swoich wypowiedzi w wypowiedzi śladowe. Tak? Nie wypowiedzi jawne, otwarte, które paluchem pokazują Bozie na niebie, tylko mówią coraz dziwniej, skryciej, w posiekany sposób. W związku z czym to wejście w języki pozażydowskie jest dziwną i z punktu widzenia ortodoksyjnego, a i nieortodoksyjnego judaizmu skazaną na porażkę albo na rozmycie tradycji żydowskiej, próbą kontynuacji tej dynamiki, dociśnięcia jej do pewnej skrajności. Z punktu widzenia, tylko dokończę, tak, znaczy z punktu widzenia, nie wiem, rabina Sołowiejczyka, to co wyprawia Walter Benjamin, to jest, no, w najlepszym wypadku można wtedy powiedzieć o Walterze Benjaminie to, co powiedział Gershom Scholem, no, że to jest kabalista, który się zaplątał w świeckie rewiry. Tak? Natomiast dostrzeżenie osobnej wartości w tym przedsięwzięciu, uśladowienia, mało tego, dostrzeżenie, że jest to w pewien paradoksalny sposób kontynuacja logiki wpisanej w tradycję żydowską, no to wymaga pewnej zgody, tak? na tego rodzaju ruch. Ostatnią rzecz powiem, dobra? Jeszcze powiesz, spokojnie, ale jasne. I nie mogę. Nie, no ostatnią rzecz dotyczącą tego dylematu badacza i w ogóle postawy badającej, tak? Już nie ze strony tych ludzi, których myśmy tutaj obczytywali sobie w naszych książkach, ale naszej postawy, czy tego, jak ona powinna wyglądać, może tak nie wyglądała często. Otóż jest pewne, znaczy nie pewne, tylko olbrzymie niebezpieczeństwo,
Jedno, o jednym jakoś ty wspomniałeś, to znaczy arbitralność tego gestu. Tak? Jest oczywiście, i to jest nieusuwalne, tak? Tego gestu, który identyfikuje śladu judaizmu w jakiejś myśli. Ta arbitralność obowiązuje, moim zdaniem, znaczy wisi również nad przedsięwzięciami, które dotykają tekstów, które jawnie się odwołują do rozmaitych tekstów żydowskich, czy do symboliki, tak? Ale może się okazać, każdy jeden literaturoznawca, jak tu siedzi albo stoi, to wie, może się okazać, z tymi sprężynami, które poruszają jakieś dzieło, są zupełnie inne, tak? To są zupełnie inne logiki, tak? A judaizm jest ornamentem, judaizm jest materią przerabianą, tak? Więc to zawsze pozostanie arbitralne, choć ja bym tutaj proponował taki argument, delikatny argument pragmatyczny, tak? Jeżeli to działa w odczytaniu, tak? Jeżeli coś się udaje poruszyć z tego tekstu, jeżeli uruchamiamy tę maszynerię judaistyczną, to dobrze, to gdzieś żeśmy zaszli. I naprawdę ostatnia rzecz. Mianowicie, bo to było tylko do powiedzenia do tego, co powiedział Przemek, chyba on to powiedział. Mianowicie, to drugie niebezpieczeństwo jest takie, że to jakoś było w tym, co mówiła Agata, ale znowu jest to pewnie wystawione jakoś na taką groźbę, że my w pozytywnym sensie, ale jednak będziemy się bawili w Poznaj Żyda, tak? To znaczy w wyciąganie pewnych śladów i przekształcanie ich w coś, co nie jest już śladem, tak? Tylko stabilną obecnością. W istocie u Waltera Benjamina chodzi o judaizm. W istocie u Adorna, tak? No nie, w istocie chodzi o to, co jest na powierzchni, tak? W istocie chodzi właśnie o te melanże, tak? W istocie w związku z tym ten krytyk musi bardzo uważać, żeby to, co jest śladem w tym dziele, nie przerodziło się w coś więcej. Mało tego, podejrzewam i parę razy nawet myślę, że próbowałem coś takiego zrobić, coś, co jest nazbyt silną obecnością, sam własnoręcznie trzeba w ten ślad przekształcić, tak? Czasami trzeba trochę zatrzeć to, tak? To ja już naprawdę skończyłem. Dziękuję. Wbrew waszej uprzejmej takiej koncyliacyjnej postawie wobec siebie, ja myślę, że wy się dość różnicie w śladowaniu, czy w uprawianiu tego śladowania. Zdecydowanie, kiedy czytamy wasze pisma i wasze rozumienie tej centralnej metafory, wydaje się, że Agata prócz pracy rekonstrukcyjnej i takiej genealogicznej jednak biegnie do przodu wykonywać nowe ślady, natomiast u choćby u Adama widać sporo takiej filologii radykalnej, czy wręcz ortodoksyjnej. No dokładnie. Ale to jest mniejsza, to jest w tej chwili nieistotne. Mnie interesuje chyba drugi argument, którego użył Adam, mianowicie to, w jaki sposób waszą refleksję i wasz namysł można wykorzystać w szeroko rozumianej humanistyce polskiej. Inaczej mówiąc, dostarczacie inspiracji, narzędzi do rewitalizacji pewnych kategorii, które w polskiej już nie tylko humanistyce, ale kulturze zastygły, stały się martwe, a w każdym razie przestały być interesujące. No i żadna to nowina, żadna to niezwykłość, że taką kategorią, która pojawia się u was wszystkich i poświęcacie jej bardzo dużo miejsca, jest kategoria mesjanizmu. I ja mam prośbę taką bardzo oczywistą, zdroworozsądkową wręcz. To znaczy, żebyście nam spróbowali opowiedzieć, po co sięgać po tę kategorię, którą jesteśmy znużeni, która się wydaje wyeksploatowana nie tylko w pismach polskich romantyków, ale przez polską filozofię, która wydaje się być nieadekwatna do czasu, w którym żyjemy, a przynajmniej jeszcze do niedawna, a wy nadajecie temu rangę kluczową i uważacie, że trzeba o tym myśleć, że to jest niesłychanie pobudzające, inspirujące i ważne. Co po mesjanizmie w czasie dzisiejszym? Co po mesjanizmie? Co po mesjanizmie w czasie marnym? No właśnie wszystko, dlatego że można powiedzieć, że im marniejszy czas, tym właśnie więcej miejsca na rozważania natury mesjańskiej. Trochę na takiej zasadzie dzisiaj, to zresztą przerabiałam na lekcjach czytania z młodzieżą, że miejsce na nadzieję radykalną, która jest rzeczywiście podstawowym pojęciem mesjańskiego leksykonu. Otóż miejsce na nadzieję radykalną pojawia się właśnie wtedy, kiedy
rzeczywistość, fakty, wszystko co wiemy na temat realnego, tej nadziei przeczy. Czyli wtedy, kiedy ona okazuje się całkowicie kontrfaktyczna. A więc na przykład w sytuacji, kiedy wiedza, smutna, ponura, odczarowana wiedza poucza nas, że świat, tak mówiąc, zupełnie już banalnie i zwykle, tak, że świat jest po prostu tylko jakąś martwą, obojętną bryłą nieczułej materii, zmierzającą zresztą tylko i wyłącznie ku śmierci cieplnej, czyli samowygaszeniu. Tak, powiedzmy, że to jest nasz oświecony stan wiedzy, no to wtedy właśnie być może pojawia się miejsce na nadzieję w sensie czystym, czyli taką, którą między innymi chciał wydestylować Walter Benjamin, mówiąc na zakończenie swojego eseju o Goethem, że nadzieja dana jest nam po to, ażeby mieć nadzieję na to, co beznadziejne. Tak? Czy to jest mniej więcej jasne? Oczywiście jest w tym zawarty pewien paradoks, ale to jest paradoks, który dokładnie destyluje pojęcie nadziei radykalnej i czystej. Czyli nie nadziei, która przekładałaby się na zdroworozsądkowe oczekiwania, na jakieś racjonalne antycypacje, które możemy mieć wobec rzeczywistości, takie kantowskie, co możemy oczekiwać, tak? Człowieka oświeconego. Tylko właśnie pojęcie z tego leksykonu mesjańskiego, teologicznego, w którym nadzieja staje się takim czystym destylatem, taką czystą nadziejowością. I wtedy okazuje się, że właśnie w pewnym sensie im gorzej, tym lepiej. To znaczy, czy ty myślisz o obiektach tej nadziei? Poczekaj, nie przerwę ci, absolutnie, wręcz przeciwnie. I oczyszcza właśnie wtedy, kiedy uzyskuje ten absolutnie kontrfaktyczny aspekt. Ale czy obiekty tej nadziei mają wymiar praktyczny i realny? Tak. Bo wiesz, przypomina mi się taki list Flauberta do Rossaon, kiedy on mówi, nie potrafię zrozumieć, że pani nadal wierzy w Republikę. Kiedy zwycięża nas zwykły pozytywizm, pani wierzy w duchy. Tak. I czy obiekty tej nadziei mają w tej refleksji realne kształty, polityczne na przykład? Tak, no, wydaje się, że właśnie cała ta praca dwudziestowiecznych mesjanistów od powiedzmy pokolenia Gustawa Landauera przez Ernsta Blocha, Waltera Benjamina, Scholema też tu zaliczam jako filozofa, potem szkołę frankfurcką, aż do Derridy, że właśnie cała ta linia zmierza ku temu, żeby właśnie pokazać, że tak, że nadzieja jako postawa, nawet kontrfaktyczna postawa, jest nam niezbędna, ażebyśmy ciągle jeszcze mogli myśleć o bezpośrednich celach natury społecznej, politycznej. Czyli na przykład to jest cały argument Adorna i Blocha, że na przykład bez wyobrażeń utopijnych czegoś nam brakuje. Czyli jeśli nie uruchamiamy w sobie radykalnej, utopijnej nadziei, w ogóle nie jesteśmy w stanie pomyśleć o przyszłości w kategoriach jakichkolwiek możliwości. Ona nam się od razu domyka w jakiś taki koniecznościowy proces, który bez względu na to, jaka będzie nasza wola i bez względu na to, jakie będą nasze życzenia, potoczy się swoim własnym, oczywistym, pseudofizykalnym tropem. To wymaga kontekstu mesjanistycznego, tak rozumie na nadzieję? Znaczy ja myślę, że tak mówiąc zupełnie po prostu i praktycznie, myśl mesjańska, z pozoru bardzo maksymalistyczna, w gruncie rzeczy pokazuje, że bez radykalnej nadziei nie ma nadziei w ogóle, a bez nadziei nie ma myślenia o przyszłości w kategoriach możliwości. Że nam się po prostu świat domyka w pewien właśnie cykliczny, jakby z góry zapowiedziany proces, czyli coś w rodzaju takiej kroniki zapowiedzianej śmierci, prawda? Tylko że na skalę kosmiczną. Tak bym to ujęła. Panowie, bardzo w dowolnej kolejności. Pani Przemysławie, proszę. Ja w stosunku do mesjanizmu mam pewnie bardziej, może nie sceptyczne stanowisko, bo to nie jest dobre słowo, ale bardziej słodko-gorzkie. Trochę nawiązując do tego, co mówiła i co w swoich książkach pisała Agata, starałem się z kolei w swojej książce pewne kwestie tutaj zarysować odmiennie. Dlaczego odmiennie? Otóż wydaje mi się, że mesjanizm, szczególnie taki, który inspiruje się tradycją żydowską, musi być z konieczności
mesjanizmem, który jest świadomy własnej konieczności, świadomy jest tego, że właśnie, że nadzieja pewnego całościowego uleczenia rzeczywistości, w której się znajdujemy, pewnego naprawienia w jakiś sposób wadliwej bazy rzeczywistości, w której się znajdujemy, że ta nadzieja jest absolutnie nieodzowna i ona motywuje w szczególności w epoce nowoczesnej nie tylko ruchy polityczne, ale wszelkie ruchy myślowe, motywuje strukturę naszego myślenia. Niemniej jednak z faktu, że jest to być może nadzieja o pewnym koniecznym charakterze, mimo nieustępliwości tego mesjanistycznego elementu, twierdziłbym, że wcale nie jest tak, że powinniśmy w tym mesjanizmie upatrywać czynnika jednoznacznie pozytywnego. Kiedy przeczytamy sobie jeden z ostatnich, bądź ostatni tekst Waltera Benjamina o pojęciu historii, tekst, który powstał już pod sam koniec życia Benjamina, kiedy on się znalazł w sytuacji życiowo-ostatecznej, w sytuacji, w której jako emigrant w 1940 roku we Francji zdał sobie sprawę, że Niemcy, przed którymi uciekał, idą właśnie do tej Francji, kiedy zrozumiał, że nie tylko nadzieje lewicy europejskiej, ale także być może jego życie zawisło na włosku. Ten tekst jest pełen takiej krystalicznej świadomości tego, że mesjanizm, i to mesjanizm w najgłębszej swojej warstwie politycznej, jest obecny w całej epoce nowoczesnej, nie daje się usunąć, ale jest mesjanizmem, który jest świadom własnej konieczności porażki. W tym tekście Benjamin zarysowuje historię jako łańcuch pewnych mesjańskich prób, którym za każdym razem się nie powiodło. Ale te próby nawiązują do siebie wzajemnie i w tym desperackim akcie własnego zrealizowania, próby własnego zrealizowania, w pewien sposób się komunikują. Innymi słowy, żądając wszystkiego w tym mesjańskim akcie, żądając wszystkiego także w politycznym wymiarze, powtarzamy pewien gest przeszłości. Powtarzamy nie w takim czysto mechanicznym sensie, ale w takim sensie, do jakiego przyzwyczaiła nas dekonstrukcja, to znaczy znajdując się w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie innych warunkach, wykonujemy akt, który dopiero w chwili, kiedy staje na krawędzi własnej porażki, akt, który stara się tu i teraz zareagować na chwilę obecną, odnajduje pewną dziwną łączność z przeszłymi momentami. W mojej książce starałem się przedstawić ten mesjanizm jako konieczny składnik takiego bazowego rusztowania myślowego w epoce nowoczesnej, jako bazowy składnik filozofii nowoczesnej, ponieważ jeśli tylko spojrzymy na wielkie próby filozoficzne w nowoczesności i w gruncie rzeczy aż do tej pory, to zauważymy, że one mają niesłychanie mesjańską strukturę, takie jak chociażby, podejrzewam, że tutaj się spotkam z dużą krytyką, ale muszę to powiedzieć, takie chociażby jak filozofia heglowska, która jest próbą zażądania absolutnie wszystkiego tu i teraz. Jest próbą, która ponosi oddech. Jest próbą, która ponosi całkowitą porażkę, ale zostaje jako pewien nieustępliwy wzorzec. Wydaje mi się, że trudno czytać Hegla bez Benjamina. Znaczy Benjamin jest takim Heglem morning after, takim Heglem, który zdał sobie dnia następnego sprawę, że w gruncie rzeczy nic się nie rozwiązało przez to, że zażądało się wszystkiego. Wejdę, korzystając z tej pauzy, bo to jest wątek, który mnie bardzo interesuje i to, o czym pan powiedział, mówiąc o ryzyku czy negatywnej stronie mesjanizmu, ja bym zapytał o takie dopowiedzenie, mianowicie co się dzieje, kiedy mesjanizm wyradza się w pewien zeświadczoną filozofię polityki, prawda? Czyli staje się, no na przykład, nie wiem, koncepcją zamknięcia historii w rodzaju fukujamowskiego projektu, prawda? Albo przeciwnie, staje się jakąś rodzajem filozofii postępu, prawda? I w jaki sposób w waszym myśleniu, czy wy tropicie te wątki myśli? No to wiem, że tak jest, ale czy są jakieś
Co jest tym zabezpieczeniem przed złym, zeświadczonym mesjanizmem, który, tak jak pan powiedział, chce natychmiast, chce wszystkiego już. Najczęściej dzięki mikrofon, przemocy powiem. Oczywiście przede wszystkim. No, zabezpieczenie. Nie ma zabezpieczeń. To znaczy to jest przekleństwo epoki, w której się znajdujemy. To znaczy jesteśmy wydani sami na siebie. To znaczy jesteśmy na tej planecie zdani tylko i wyłącznie na siebie samych i na te dziwne i takie dziwne siły, które nami powodują i które sprawiają, że co jakiś czas z dziwną nieludzką, a może właśnie arcyludzką cyklicznością powracają pewne erupcje polityczne i wyradzają się w fałszywe mesjanizmy. Ja byłem bardzo sceptyczny co do tego, czy da się w istocie rozróżnić mesjanizm dobry i zły co do struktury. Niestety, no, struktura mesjanistyczna jest taką strukturą, która pojawia się i w jednej wersji, i w drugiej. Oczywiście w jaki sposób ona jest wykonana, z jaką finezją, do czego dąży i jak bardzo zdaje sobie sprawę ze swoich potencjalnych negatywnych konsekwencji, jest kwestią zupełnie inną. Natomiast jakby wydaje mi się, że powinniśmy podchodzić do epoki nowoczesnej jako bazowej plątaniny rozmaitych mesjanizmów, a to, jakie one są, to już jest jakby etap wtórny naszej analizy. Ja mam nadzieję, że Adam jednak wskaże, że tak, że jest jakieś zabezpieczenie. Nie. Że ta iskra, czy ta resztka mesjańska, która nie jest z tego świata, że być może ona jest tym miejscem wyhamowania tego radykalnego zeświadczenia mesjanizmu. Tak byśmy trochę strzelali, choć to wymaga pewnego doprecyzowania, choć ja bym rzeczywiście jakoś szedł w stronę tego, co ty powiedziałeś przed chwilą. Zanim do tego, no to dwa słowa. No mesjanizm, znaczy tak czysto powiedziałbym słownikowo, czy nie wiem, czy tak dydaktycznie, no mesjanizm znaczy bardzo różne rzeczy, tak? I to po prostu trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli się rozmawia o mesjanizmie żydowskim, to też to są bardzo różne rzeczy w ramach judaizmu, a te bardzo różne rzeczy różnią się od tych bardzo różnych rzeczy spoza tradycji żydowskiej. No co najmniej trzeba pewnie powiedzieć o tym, że albo całkiem nieobecna, albo w każdym razie znacznie słabiej obecna, a na pewno mało obecna w rzeczach, które nas tutaj troje interesują, jest chrystologiczna, czy quasi-chrystologiczna figura zbawienia przez cierpienie, tak? Jakiegoś jednostkowego ciała, czy jakiegoś ciała politycznego. To na pewno by trzeba powiedzieć. A drugą rzeczą, którą pewnie warto by powiedzieć, jest, choć to nie jest w żadnym sensie jeszcze odpowiedzią na pytanie o bezpieczniki, ale na takie doprecyzowanie, że powiedziałbym przynajmniej w rzeczach, które mnie interesowały i wydaje mi się, że to jak tak przebiegam szybko w głowie rzeczy, którymi zajmowała się Agata i książkę o Żabesie super fajną, którą przed chwilą przeczytałem, co ją tacik Przemysław napisał, to pewnie on by się też jakoś tam zgodził, że te mesjanizmy, które nas interesowały, czy te przekształcone, wyśladowane, ociosane, zmiksowane z innymi językami, to są mesjanizmy w taki czy inny sposób aktywistyczne. To są, innymi słowy, że są to mesjanizmy, które jeśli w ogóle przykładają przykładają jakąkolwiek wagę do jakiejś figury zbawiciela, to jest to znikoma waga, a najczęściej w ogóle jej tam tej figury nie ma, a cały mesjanizm skrywa się w pewnych bardzo skomplikowanie pomyślanych, naznaczonych rozmaitymi paradoksami, pęknięciami, działaniach samych mesjanistów, samych wyznawców takiej czy innej formy mesjanizmu. I to bym chciał podkreślić, bo to nie jest zupełnie oczywiste, tak? Że idzie tu o pewną strukturę postrzegania świata i pewną strukturę
myślenia o naszych działaniach w świecie, bardziej niż pewną strukturę oczekiwań, prognoz dotyczących tego, czy za 200 lat będzie jakieś wielkie łobudu i przyjedzie, powróci cesarz Fryderyk II, czy nie powróci, tak? No więc to chciałem jakoś mocno zaznaczyć. Co powiedziawszy, tak, to jeszcze nie wystarczy, tak, na takie odróżnienia, żeby odróżnić dobry mesjanizm od złego mesjanizmu, bo oczywiście aktywistyczny mesjanizm właśnie przez swój aktywizm chętnie ma strasną twarz i po prostu jest, sięga po przemoc w imię czegoś, czego chcemy naraz i natychmiast. Czy robi to w jakiejś formie wirtualnej, czy robi to w formie działań politycznych, to już jest ostatecznie jakoś tam drugorzędne dla oceny. Nie? Natomiast ja bym powiedział tak, że owszem, struktura mesjańska generuje formy straszne i formy, na które bym stawiał i które wydają mi się, podobnie jak Agacie, pewnie się tam w paru miejscach różnimy, ale ostatecznie też mi się wydaje, że to jest jakoś pojęty mesjanizm, troszkę tak jak to próbowałem dookreślać, jeszcze słowo zaraz powiem, jest, nie wiem, czy aż nieodzowny, ale bez niego trudno, powiedziałbym, w myśleniu o świecie, o polityce, o literaturze również w jakichś tam wymiarach. I powiedziałbym, że jedno przybliżenie, które idzie jakoś za tym, co ty rzuciłeś, powiedziałbym tak, w pierwszym ruchu byśmy powiedzieli, wow, tak, no jasne, to jest taki tradycyjny, konserwatywny argument, powiedzieć, zeświadczone formy mesjanizmu są bardzo niedobre, bo immanentyzują wizję królestwa i każą nam rozpoznać jako królestwo mesjańskie, rozpoznać tę czy inną formację polityczną, czy coś, co jest wprawdzie na nieskończonym planie, ale coś, do czego zmierzamy drogą immanentnego postępu. Natomiast zachowanie jakiejś formy transcendentnej nas od tego chroni. To oczywiście jest tylko do końca prawda, to jest półprawdy, tak? Ponieważ nie wytrawione kwasem sekularności konstrukty religijne, mesjańskie są, jak wiadomo, równie paskudne, tak? I nieopatrznie potrafią się nagle przemienić w te immanentystyczne, zanim my się w ogóle spostrzeżemy. Tak? W związku z czym to nas odsyła do tego, co ja mówiłem o śladach, tak? Żerując na tym, co mówiła Agata i co mówił Przemek, tak? Że ten mesjanizm musi być śladowy również. Ten mesjanizm musi wykonywać, żeby się ustrzec przed zagrożeniami, które czyhają na niego i w zbyt solidnym języku świeckim, i zbyt solidnym języku religijnym. On musi wykonywać ten ruch oscylacyjny, czy go nazwiemy marańskim, czy nazwiemy go śladującym. I co zostaje, żeby być chociaż troszkę konkretnym na koniec, tak? Zostaje, powiedziałbym, nadzieja, tak, to na pewno jest to słowo, ale powiedziałbym przede wszystkim, poza radykalną nadzieją, do pary z radykalną nadzieją, pozostaje radykalny opór, radykalny sprzeciw. Tak? I to jest moim zdaniem coś, co jest wspólnym wątkiem u wszystkich ludzi, o których mówiła Agata, od Landauera po Derridę. U Derridy widać to w szczególnie wyraźny sposób, ale jak spojrzymy wstecz, to zobaczymy to u wszystkich. To jest sprzeciw. I to jest również sprzeciw przeciw pewnym domkniętym wizjom, które nam się samym chcą spod pióra wylać. To jest sprzeciw wobec tego, co jest. To jest również rozrywanie, rozpulchnianie, roztwieranie języków, które same podają się jako języki krytyczne, języki naprawcze, ale nieopatrznie oferują też pewne niebezpieczne domknięcia i potęgi, powiedziałbym, uruchamiają niebezpieczne potęgi. Już naprawdę kończę. Ten
kiedy na przykład chłopcy typu Benjamin i Adorno próbowali judaizować, przytruwać tradycję marksistowską, to nie tylko i nie przede wszystkim dlatego, żeby ją jeszcze bardziej nagrzać, tak? Bo jest nie dość nagrzana, tylko żeby ją właśnie rozpulchnić, posiekać, roztworzyć, bo się obawiali, że ona sama konstruuje pewne potworne machiny. Proszę? Egipt wyprodukuje, no Egipt. Wyprodukuje Egipt. Tak, w terminologii prywatnej, tak, wyprodukuje. Tak. No już. Tak. Jedno, tak. Jedno i zaraz tak, idziemy już, dalej, tak? Bo tam jest... Okay. Żeby tylko dopowiedzieć do tego, co powiedziała nam, bo to jest bardzo ważne. Ja poprzednio użyłam trochę mylącego sformułowania, nie z mojej winy, tylko dlatego, że Adorno i Bloch się posłużyli tym pojęciem utopia. Otóż mesjanizm nie jest utopizmem i to trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, ponieważ mesjanizm ma głównie tę dynamikę negatywną, o której właśnie bardzo ładnie teraz opowiedziała Adam, a które ja powiedziałam, no użyłam słowa Egipt, no, który jest, że tak powiem, jest metaforą słownika mesjańskiego, a która właśnie sugeruje, że tym, co jest podstawową stawką ruchu mesjańskiego, jest nie tyle dążenie do pozytywnej utopii, co raczej wyjście z Egiptu, czyli eksodus. A więc opuszczanie tych wszystkich zbyt domkniętych, zbyt doskonałych całości, właśnie zbyt ściśle i dokładnie zaprojektowanych, na rzecz właśnie takiego rozedrgania, które się może wydarzyć tylko na pustyni. Na pustyni, czyli tam, gdzie właśnie no, wszystkie tradycje i wszystkie języki trochę się kurczą, gdzie zaczyna się apofatyka, gdzie zaczyna się milczenie, gdzie właśnie wszystko się kurczy do śladu, ale dzięki temu właśnie pojawia się wolność. Dzięki temu pojawia się przestrzeń. To wyjście na pustynię jest właśnie takim otwarciem czegoś, co Kierkegaard bardzo ładnie nazywał możliwością możliwości. Dopiero tam po prostu rzeczywiście otwiera się ta przestrzeń autonomii. I tą nutę chciałem podjąć, więc zaraz będziecie mogli, jak sądzę, swobodnie to rozwijać, dlatego że w waszych wypowiedziach pojawiało się albo bezpośrednio, albo mimochodem stwierdzenie, że ten zrewitalizowany mesjanizm, czy nowy mesjanizm, czy nowoczesny mesjanizm, on ma pewną fazę niezbędną, jaką jest sekularność. To przepytywanie was, oczywiście z mojego punktu widzenia, jako kogoś, kto uczestniczy w waszych pracach, ale nie należy do dyscypliny, ono jest interesowne, to znaczy wasze dokonania mnie interesują jako korzyść dla myślenia o polskim uniwersum symbolicznym. I to, co jest udziałem bohaterów waszych lektur, to jest problem, jak pozostać, jak być nowoczesnym i pozostać w zgodzie z tradycją. A w każdym razie nie unieważnić tej tradycji w procesie radykalnej sekularyzacji. Ja uważam, że to jest fundamentalna kwestia, przed którą my stoimy w naszej spóźnionej nowoczesności, bo my wiele tych lekcji nowoczesnych, które przerabiał XIX wiek, przerabiamy właściwie po 1989 roku. Polskie uniwersum symboliczne jest w znacznej mierze wywiedzione z polskiego katolicyzmu, kulturowego katolicyzmu. I myślę, że bardzo mocno doświadczamy dzisiaj, wielu, jak sądzę, doświadcza, rozdźwięku między akcesem do nowoczesności, sekularyzowanej i tak dalej, a wiernością, czy też pragnieniem pozostania w kręgu tradycji ukształtowanej przez tradycję chrześcijaństwa, zwłaszcza chrześcijaństwa katolickiego. Dyskursy, jakie dominują w przestrzeni publicznej, są dyskursami rozłącznymi, które pokazują, że albo-albo, prawda? Albo Kościół, albo nowoczesność, albo liberalizm, albo i tak dalej. Tymczasem wielką wartością tej drogi, którą zrekonstruowaliście i opisali w waszych książkach, jest pokazanie, jak ci myśliciele borykali się z tym problemem, jak różnorodnie go próbowali rozwiązać. W przypadku Rosenzweiga na przykład, prawda, czy Scholema, czy Benjamina. I to jest moje pytanie, to znaczy, jaka byłaby waszym zdaniem korzyść dla polskiego katolicyzmu kulturowego, polskiego uniwersum symbolicznego z tej lekcji,
tej lekcji. Nie chodzi tu o to infekowanie tym wirusem, o którym mówiliście na początku, ale przeciwnie, o jakby przyswojenie sobie tego doświadczenia, które, które opisaliście. Czy, to, czy tu jest jakaś lekcja do przepracowania? Panie Przemysławie, niech pan zacznie. Cóż, to znaczy, ja bym powiedział, że po pierwsze, jeśli... Po pierwsze, jeśli mielibyśmy się zastanawiać nad pewnym demontażem czy naruszeniem polskiego pola symbolicznego, to musimy sobie zadać bardzo proste, pierwotne pytanie. Mianowicie, z jakiej epoki pochodzi to, co uważamy za, czy jest uważane przez niektórych za tradycję? Znaczy, jeśli tylko głębiej pogrzebać pod tą tysiącletnią, a w istocie, prawda, dwutysiącletnią spuścizną katolicyzmu, potem wpuszczonego w polskie uniwersum symboliczne, jeśli tylko dobrze pod tym pogrzebać, to znajdziemy całkowicie XIX-wieczną konstrukcję z pewnymi elementami zapożyczonymi z wcześniejszych epok, które zostały zręcznie przez nowoczesny nacjonalizm umieszczone jako materiał, który jest rozgrywany. Jako taki ta tradycja wówczas jawi się jako, delikatnie mówiąc, konstrukcja. No. I jakby ten podstawowy gest pewnego uczciwego spojrzenia, nawet nie na sekularyzację, ale na czysto historyczną genezę pewnych konstruktów symbolicznych, jest absolutnym warunkiem wstępnym jakiegokolwiek ruszenia czy jakiegokolwiek przeorganizowania tego pola symbolicznego. I no, tutaj mamy już rozmaite próby podgryzania, znaczy rozpulchniania, jakbyś to powiedział, w ostatnich latach, jak choćby książki Jana Sowy, czy ostatnia książka Andrzeja Ledera, ze wszystkimi przypisami, które do tej książki można mieć. Więc wydaje mi się, że jakby od tego należałoby zacząć. Po drugie, jeśli chodzi o wnioski, które z naszych prac mogą płynąć dla polskiego uniwersum symbolicznego, to myślę, że jest to pytanie bardzo, bardzo ciężkie do ustosunkowania się z bardzo prostej przyczyny, to znaczy teksty, z którymi my się zmagamy, to są teksty myślicieli bardzo poważnych, jednak zaangażowanych w poważną pracę myślową. With all due respect, trudno mi powiedzieć, jeśli czytamy teksty takich postaci jak Walter Benjamin czy Jacques Derrida, no musimy powiedzieć, że kultura czy niemiecka, czy francuska, czy nad tym wszystkim jako pewna metakultura, kultura żydowska, no miały niezwykłe szczęście do pewnych inteligentnych i bardzo, bardzo przenikliwych badaczy, czego w tym polskim polu kurczowej tradycji, no niestety, no wyróżnić się nie da i to nie zamierzam nikogo obrażać, tylko po prostu jest to pewna wstępna konstatacja. To jest punkt drugi, który w związku z tym pytaniem chciałbym zrobić. I to sprawia, że wnioski, które z naszych książek mogą dla polskiego uniwersum symbolicznego płynąć, jeśli w ogóle, są naprawdę trudne do przeniesienia. To znaczy, wydaje mi się, że w sytuacji, w której z jednej strony w Polsce mamy taki ramowy podział, ramowe zmaganie się, prawda, tych tradycjonalistów z liberałami, no, nie można jakby tego pola symbolicznego zmiękczyć inaczej niż po prostu przez pewne kultywowanie tradycji intelektualnej i zapożyczanie rozmaitych narzędzi do podgryzania tego, co się dzieje. Ja to powiem za pana. Chodzi o to, żeby na kulu kształcić lepszych filozofów. Również, oczywiście. Nikomu by nie zaszkodziło na pewno. A już na pewno nie kulą. Tak, znaczy to wiadomo, że poruszamy jakby cały wachlarz problemów społeczno-politycznych, które ja przynajmniej w tym miejscu uważam, że nie powinniśmy za głęboko wchodzić. No niemniej jednak właśnie tego typu rozwój jakiejś swobodnej kultury intelektualnej jest absolutnym warunkiem sine qua non, jeśli cokolwiek miałoby być zrobione. A poza tym, no też jeśli to już ostatnia rzecz, którą w tej sprawie powiem, jeśli by nam się wydawało, zwłaszcza podejrzewam, nasza trójka mogłaby mieć takie trochę skrzywienie zawodowe polegające na tym, że judaizm dopracował się rzeczywiście mnóstwa wybitnych myślicieli, no ale możemy też znaleźć mnóstwo ortodoksów zakleszczonych w tej kulturze, którzy no,
wcale nie zaczytują się w Jacques'u Derridzie i w Walterze Benjaminie, więc... Tak, no właśnie, w związku z tym jakby powinniśmy oddać sprawiedliwość temu, że jakby no, każda kultura ma skłonność do pewnej ortodoksyzacji i każda też ma jakieś marginesy, że jest tylko w proporcjach między tymi dwiema grupami i tym, czy jest w ogóle między nimi możliwość komunikacji i czy są czasy, które sprzyjają akurat rozwojowi jakiejś kultury intelektualnej. No, ja na pewno się nie chcę wypowiadać na temat polskiego katolicyzmu, bo o Polsce wiem niedużo, a o katolicyzmie to już w ogóle nic, więc mogę tylko powiedzieć, podpisać się pod tym, co powiedział Przemek. Jest rzeczywiście pewna specyfika, absolutnie zgadzając się z tym, co powiedziałeś na koniec, no, fundamentalista, judaistyczny fundamentalista jest takie zjawisko i jest ono tak samo złe jak każdy inny fundamentalista, zwłaszcza jeśli ma pod ręką jeszcze jakieś narzędzia przemocy, a miewa, takiej bezpośredniej. Natomiast jest rzeczywiście takie oto zjawisko, to nie długo by gadać, tak, ale dotyczące jakoś struktury tradycji żydowskiej i tego, jak to z nią bywało, że nawet kiedy ja pisałem tę książkę o śladzie judaizmu w filozofii XX wieku, to tam ja w trybie eksperymentu umieściłem obok siebie myślicieli typu Jacques Derrida i Józef Sołowiejczyk, czyli taki główny myśliciel ortodoksji amerykańskiej, żydowskiej. I dla mnie niezwykle jakoś uderzające było to, że nawet taki ortodoks jest osobnikiem bardzo rozgimnastykowanym, bardzo wystawionym myślowo, bardzo jakoś chętnie wystawiającym się na inspiracje zewnętrzne. I powiedziałbym fakt, że postępowcy i reformatorzy, czy nawet zbóje w tej tradycji, nie ci radykalni zbóje typu Benjamin, ale tacy pół na pół odwołują się do, żeby uzasadnić swoje racjonalizatorsko, proświeceniowo, sekularyzacyjne gesty, odwołują się do Maimonidesa, tak? Albo do szeregu, nie ma w tym nic dziwnego, bo ten Maimonides rzeczywiście jest taki racjonalistyczny, ale mają średniowiecznego, głównego średniowiecznego osobnika, najważniejszego filozofa, na którym mogą się wesprzeć, proponując pewne gesty rozszczelniające sam judaizm, tak? Fundujące sekularność. Nie jestem, że jak powiedziałem, nie chcę się wypowiadać na temat katolicyzmu, ale wydaje mi się, że to jest pewna specjalność, że można wykonać taki dość reakcyjny, zdawałoby się, gest celem wsparcia ruchów modernizacyjnych wewnątrz tradycji religijnej. Natomiast bym powiedział już tylko dwie rzeczy, tak wstępując półpaluszkiem w stronę Polski. Powiedziałbym, że jedna rzecz to jest taka, że można by próbować szukać tych rzeczy, których myśmy szukali jednak w polskiej literaturze i pobawić się z Mickiewiczem na przykład jakoś, tak? I zobaczyć, czy czegoś by się z niego nie dało tutaj zrobić. I to mamy go na biurku, no spróbujemy, ale to wam powiem za jakiś czas. No a powiedziałbym, a już tak naprawdę takim małym, w takim mikrotrybie, to po prostu z prywatnej lektury, tak? Obsoletki Justyny Bargielskiej na przykład, tak? Obecność figur maryjnych u Bargielskiej, powiedziałbym, coś tu jest na rzeczy, tak? Które służą do istot, ni zowąd, jakieś takie, nagle one są a to w trybie parodystycznym, w związku z czym się
ekscyzują, ale z drugiej strony są użyte całkiem poważnie do rozszczelnienia dyskursu, nazbyt domkniętego dyskursu nowoczesnościowego, takiego sekularnego, i stają się, powiedziałbym, takim wehikułem ekspresji indywidualnego oporu, indywidualnego cierpienia. Tak? Wobec jakiejś maszyny, która gada, co gada, to ja nagle z tą tam buteleczką, z tą Marią na basenie, pośmieję się owszem z kultu, tak, z popkulturyzowanego kultu maryjnego, ale zarazem będę trzymała tą buteleczkę przeciwko machinom nazbyt immanentystycznej nowoczesności. Okay? Da się to robić. Agata, bardzo proszę. Bo ja z kolei chciałabym pociągnąć ten wątek sekularności, pozytywnie widzianej sekularności w judaizmie, czego rzeczywiście brakuje mi w katolicyzmie. Tutaj się będę wypowiadać na temat katolicyzmu, a co mi tam? Tak. Więc powiem tak, wydaje mi się, że katolicyzm w ogóle, a już zwłaszcza polski katolicyzm, ma ogromne problemy z docenieniem życia doczesnego w jego wymiarze skończonym i niedoskonałym. Właśnie przez to, że jest to chrześcijaństwo inaczej niż reformowane, które rzeczywiście bardzo silnie jeszcze opiera się na tym przeświadczeniu, że to doczesne życie skończone jest niewiele warte i że w zasadzie wszystko polega na inwestycji w to życie transcendentne, pozagrobowe, już rzeczywiście zasługujące na to, by nazwać się w pełni życiem, ponieważ jest nieskończone i nieśmiertelne. I w związku z tym cały wymiar życia doczesnego, tak zwany wymiar sekularny, tak, no bo sekulum, no to jest właśnie doczesność po prostu, no siłą rzeczy musi być, tak religijnie rzecz biorąc, dowartościowany mniej. Nigdy nie może jakby wystąpić na pierwszym planie. I teraz tutaj religie po prostu się od siebie różnią. Nie można powiedzieć, że wszelka teologia jest zawsze przeciwko życiu doczesnemu i zawsze w imię tego eschatonu, który to życie doczesne radykalnie przekracza. No bo na przykład z judaizmem w ogóle tak nie jest. I to nie tylko z tym nowoczesnym judaizmem od Spinozy w górę, ani nawet nie z tym średniowiecznym od Maimonidesa, który jest rzeczywiście zdumiewająco sekularnym myślicielem, ale to już jest w ogóle w Talmudzie, tak? Czyli w samych aktach założycielskich judaizmu rabinicznego, gdzie mówi się wprost, że Tora została już dana i my nie zważamy na niebiańskie głosy, tak? Że głos z nieba nas nie interesuje. Bóg może czynić cuda, Bóg może chcieć się objawiać, ale z punktu widzenia Żyda, który dostał już prawo, tak, napisane, zmaterializowane w postaci Tory, boskie interwencje w zasadzie się nie liczą. I tak naprawdę, gdyby tak wziąć właśnie ten taki, to jest Bava Metzia, tak, bardzo ważna taka hagadyczna przypowieść właśnie z traktatu, przeciwko cudom, tak? To, co potem Spinoza powie, że cud urąga Bogu, jest w gruncie rzeczy już tam powiedziane, tak? Bóg był po to, żeby nadać nam prawo, a potem właściwie zniknąć, wycofać się, cimcum, tak? Wycofać się i jakby wymazać siebie z istnienia na rzecz świata skończonego i doczesnego, w którym rozgrywa się wszystko, co ważne. Nie ma czegoś takiego, że jest ta relatywizacja doczesności w stosunku do jakiegoś tam wyprojektowanego w przyszłość czy w transcendencję eschatonu. Nie. Wszystko, co ważne, rozgrywa się tu i teraz. W związku z tym żydowski mesjanizm, który też jest aktywizmem tu i teraz i wiąże się z nadzieją na poprawę naszego materialnego bytu tu i teraz w łonie życia doczesnego, nie jest jakimś sekularnym atakiem na religię, tylko jest bezpośrednią kontynuacją podstawowego teologicznego imperatywu żydowskiego, tak? Tu działaj, tak jakby Hegel powiedział, hic rodus, hic salta, tu skacz, tu jest twoje życie, tu jest twój świat, to prawo jest po to, ażeby ten świat zmieniać. Ja bym chciał z tego punktu, żebyś wyprowadziła swoją solową partię, tak, sekulum, bo ona się idealnie... Sekulum nie jest zdradą, narzuca. Nie jest zdradą transcendencji. Doczesność nie jest negacją
religijnej inwestycji w nieskończoność. Przeciwnie, to jest właściwe miejsce realizacji tego, co religijne. I tu moim zdaniem, znaczy judaizm właśnie okazuje się bardzo szczególną religią, zwłaszcza w swoim rozumieniu mesjańskim, tylko że wiecie, no gdyby tak ten mesjanizm rzeczywiście potraktować szeroko, no to wtedy to rabiniczne prawo też odgrywa taką rolę mesjańską, ponieważ ono ma właśnie transformować ten świat tu i teraz, tak? Wyrywać go z oków natury, wyprowadzać z tego naturalnego domu niewoli na tę pustynię, gdzie on będzie podlegał bardziej racjonalnemu, bardziej ludzkiemu, bardziej przyjaznemu nam prawu. Więc nawet rabini są mesjańscy w tym sensie, ale właśnie dlatego, że skupieni na doczesności. Natomiast katolicyzm zwłaszcza wydaje mi się tym wariantem chrześcijaństwa, w którym ta nihilizacja życia doczesnego została posunięta do pewnej skrajności. A już zwłaszcza ten katolicyzm kontrreformacyjny, który jest typową polską przypadłością. To jest niestety nie tylko XIX wiek, to jest gorzej, to jest po prostu kontrreformacja, czyli przeciwko nowoczesności, przeciwko modernizacji i przeciwko tym wszystkim właśnie próbom poprawiania bytu doczesnego, które katolicyzm kontrreformacyjny będzie wiązał po prostu ze zdradą ideałów religijnych. I tutaj się faktycznie my dogadać nie możemy. Myślę, że możecie się dogadać. Że linia żydowsko-protestancka, która tworzy zachodnią nowoczesność... Bo to jest ważny moment, a nie chcę, żeby to umknęło. Nigdy się nie dogada z kontrreformacyjnym katolicyzmem, który uważa, że... Dogada się dzięki tobie, dlatego że to, co powiedziałaś wcześniej, to jest powtórzenie krytyki Nietzschego. Natomiast wiemy, że twoja rewizja mesjanizmu katolickiego ma wymiar witalistyczny. Jakiego? Katolickiego mesjanizmu? Tak, to co dokonujesz w tej chwili, czyli tej krytyki tego ascetycznej wizji chrześcijaństwa. Natomiast chciałem cię zapytać o źródło tego, co u ciebie jest bardzo ważne. Mianowicie nie tylko tego, że ten mesjanizm da się pogodzić z sekularnym postrzeganiem rzeczywistości, ale że on jest wyposażony w pewną nadwyżkę taką energetyczną. I to jest wątek, o który cię chciałem zapytać teraz. Mianowicie, z czego się ten witalizm w mesjanizmie bierze? Jaką on ma proweniencję? Bo przecież nie naturalistyczną, która jest ci wstrętna i obca. No, nie naturalistyczną oczywiście, ponieważ to jest tym, co ja próbuję robić, to jest takim autorskim wkładem do całej historii mesjanizmu, to jest antropologia mesjańska. Ja jestem przekonana, że mesjanizm nie jest tylko filozofią polityczną i nie jest tylko teologią, ale w łonie jeszcze swoich założeń teologicznych ukrywa bardzo szczególną wizję człowieka. Czyli jest to po prostu również teoria antropologiczna. I co to jest za wizja człowieka? Mówiąc tak zupełnie w skrócie, to jest wizja, można powiedzieć, dokładnie jakby diametralnie odwrotna do tej, którą przyjęli w swoim dosyć pesymistycznym światopoglądzie antropologicznym Grecy. Grecy, których możemy skojarzyć właśnie raczej z myślą tragiczną, która uważa, że człowiek jest pewnym błędem w porządku natury, pewną anomalią, pewną aberracją. Grecy w ogóle posługują się w przypadku człowieka metaforą rany. Tak? Nieprzypadkowo większość bohaterów tragicznych to są bohaterowie rany, tak jak Prometeusz. Tak? Człowiek jest istotą zranioną, w tym sensie błędną, a jednocześnie powoduje samym swoim pojawieniem się ranę w totalności bytu, czyli w całości natury. Jest takim po prostu chodzącym grzechem, czyli hamartią, tak? Czyli właśnie tym grzechem tragicznym. I tak mówiąc zupełnie po prostu, ta różnica antropologiczna, ta wyrwa jest rozumiana przez Greków jako brak naturalnego uposażenia, które sprawiłoby, że gdyby człowiek był normalną istotą, to żyłby jak wszystkie inne normalne istoty. Jak kwiaty, jak kamienie, jak gwiazdy. A z jakichś powodów się wyróżnia, odpada od tej całości i tylko jej szkodzi.
W związku z czym mądrość tragiczna mówi, że trzeba tę różnicę zasypać jak najszybciej i jak najskuteczniej, żeby po prostu człowiek nie naszkodził, czyli żeby ta hybris wyrastająca właśnie z jego aberracyjnej natury nie doprowadziła do katastrofy. Od Anaksymandra po Heideggera powtarza się niezmiennie dokładnie ten sam wątek. Człowiek jest istotą anomalną, hybrystyczną, trzeba ją ukrócić. Tymczasem wydaje mi się, że specyfika antropologii mesjańskiej, którą właśnie gdzieś widzę w początkach hebrajskiego objawienia, to jest wielki zwrot właśnie w stosunku do tej tragicznej wizji, gdzie to, co tradycyjnie nazywa się błędem ludzkim, nagle staje się szansą. I nagle ta wyrwa w porządku naturalnym po prostu przestaje być traktowana jako tylko brak. Nagle się okazuje, że to jest eksces, że to jest właśnie pewien nadmiar, że to, co odróżnia człowieka od reszty innych bytów naturalnych, to jest to, że człowiek ma eksces energetyczny w sobie, że on właśnie ma nadmiar popędowy, który no właśnie nie pasuje do żadnej niszy, wykracza poza jakąkolwiek niszę, to rzeczywiście sprawia, że człowiek jest taką istotą niedopasowaną, ale właśnie antropologia hebrajska mówi, że jest niedopasowany przez nadmiar i że ten nadmiar trzeba zagospodarować, że nie chodzi po prostu o to, żeby człowieka niwelować i sprowadzać do takiego istnienia. Nie, właśnie on jest, nie, takiego istnienia zwykłego, tak, które jest charakterystyczne dla wszystkich innych bytów, tylko właśnie rozgrzać tę różnicę, podkreślić ją, tak, emfatycznie wykorzystać ten nadmiar, właśnie nie niwelować nadmiaru, wykorzystać nadmiar i jakoś zrobić użytek z tych energetycznych rajów, tak, które się tam kryją. Dzięki. Panie Przemysławie, pana, no, chciałem zapytać. Moja solówka. Solówka. Dobra. Dziękuję. Tak się gra. Panie Przemysławie, pana chciałem zapytać oczywiście o książkę znakomitą o Edmondzie Żabesie, jednej z najbardziej niezwykłych postaci literatury, filozofii, nie da się go zakwalifikować, ale zanim zapytam o samego Żabesa, to taki moment, który Żabes fantastycznie przejmuje, mianowicie odmiennością tej filozofii żydowskiej nowoczesności jest zaabsorbowanie i wykorzystanie kabały. Co w ogóle jest przedziwne, dlatego że w momencie, kiedy filozofia się instytucjonalizuje, staje się uniwersytecka, poważna, oczyszczona, fenomenologia na przykład, prawda, to część tych myślicieli zwraca się w stronę czegoś, co jest jakimś obciachem, prawda, jakimś zabobonem, jakąś... Nie, bo to jest fascynujące, bo to jest gest odwagi, zwrócenia się w stronę pewnej tradycji zanegowanej przez oświecenie, prawda? Zanegowanej przez nowoczesność jako myślowo niepoważna. Oczywiście można to badać, jasne, tak jak badamy mity i baśnie, ale to staje się być może jednym z najbardziej ożywczych wkładów w rozwój tej myśli. I chciałem pana o to zapytać, co się właściwie tam stało, prawda? W tym złączeniu tej europejskiej filozofii i kabały. I w jaki sposób określiło to pisanie Żabesa? Otóż, proszę Państwa, no, ponieważ nasze spotkanie ma taki bardzo ogólny charakter, więc ja może też rzucę parę słów takich wprowadzających na ten temat. Kabała jest, ta klasyczna żydowska kabała jest zjawiskiem, które się zaczęło generalnie rzecz biorąc w XIII wieku w południowej Francji, no, ale bazowało na wielu mniej lub bardziej antycznych źródłach żydowskich. Cóż to takiego jest ta kabała? Otóż, proszę Państwa, pierwszą książką, którą można uznać za w pełni kabalistyczną i zapewne najbardziej wpływową do dzisiaj, jest Zohar. Jest taka księga mistycznych tekstów, mniej lub bardziej mistycznych, które ujaśniają naturę rzeczywistości od tej drugiej strony. Poza wszelkim judaizmem rabinicznym, który ma swoje prawo, ma swoją racjonalność, poza tym wszystkim jest pewien specyficzny, mistyczny dyskurs o tym, jak rzeczywistość wygląda w istocie i przede wszystkim o tym, jak funkcjonuje Bóg i kim on tak naprawdę jest.
I ta tradycja kabalistyczna, która w tym XIII wieku się zaczyna, ona wygasa na dobrą sprawę w wieku XVIII. W zasadzie takim późnym odszczepieniem jego jest hasydyzm i frankizm. Potem oświecenie, czy w wersji żydowskiej Haskala, no de facto wypiera prądy kabalistyczne, które no, były bez wątpienia obciachowe przez pewien czas. W XIX wieku wpływowy ruch Wissenschaft des Judentums, ruch takich nowoczesnych badaczy judaizmu, wręcz za punkt honoru sobie stawiał, żeby kabałę usunąć ze swoich rozważań. Kabała tymczasem wraca w wieku XX i to w bardzo dziwnych i specyficznych wydaniach. Kiedy Państwo czytali Kafkę, to z pewnością uderzyła logika tych specyficznych tekstów, tego świata, który zdaje nam się coś mówić, ale kiedy głębiej pogrzebiemy, to widzimy, że tam za tą tajemnicą jest jakaś pustka, prawda? Wczytujemy się i jedyne, co widzimy, to jest jakiś taki labirynt luster, które usiłujemy prześwietlić i które usiłujemy zdekodować, a to przez cały czas nam ucieka. Kafka zapewne jest jedną z pierwszych postaci w XX wieku, która zgotowała kabale takie specyficzne odrodzenie, prawda? Czytając Kafkę nie musimy wiedzieć o kabale, nie musimy znać tekstów kabalistycznych, ale obcujemy z tą kabałą w języku dwudziestowiecznej, modernistycznej, dostępnej wszystkim nam i językowo, i jeśli chodzi o uniwersum myślowe, prozie. I potem z kabałą było już tylko lepiej. To znaczy wielu filozofów, wielu myślicieli, wielu twórców literatury do tej kabały się odwoływało. No i właśnie, pytanie dlaczego? Oczywiście no, najprostszym wyjaśnieniem jest to, że kiedy takie twarde, pozytywistyczne oświecenie się wyczerpało, ukazało swoje granice i swoją niewystarczalność, to kabała się pojawiła jako pewien specyficzny dyskurs, który można bardzo łatwo, no może nie tak łatwo, w każdym razie dość łatwo przeszczepić do czy to myślenia współczesnego, czy to do współczesnej literatury. Kabała, taka jaką się praktykuje w XX i pewnie w XXI wieku, jest źródłem inspiracji, jest pewną źródłem struktur, które możemy ustalić w naszym myśleniu bez konieczności odwoływania się do jakichś dogmatów, do założeń, i niekoniecznie musimy pozostawać w uniwersum judaizmu. Pewnie wielu z Państwa czytało Kafkę, nawet nie myśląc o tym, jak bardzo jest to żydowski pisarz, a tymczasem jeśli przeczyta się go pod kątem pewnych inspiracji, pewnych struktur myślenia, zwłaszcza obecnego w kabale, no to wszystko wychodzi na jaw, co oczywiście wcale nie znaczy, że ten świecki, sekularny wymiar Kafki należałoby w jakikolwiek sposób usuwać na rzecz właśnie tłumaczenia go tym rusztowaniem żydowskim. Natomiast postać, o której tu już była dzisiaj mowa, o której poświęciłem książkę, Edmond Jabez, jest na tle tych wszystkich myślicieli i pisarzy, którzy zajmowali się kabałą, pewnie postacią najszczególniejszą. To jest pisarz, który tworzył w wieku XX, wpierw w Egipcie, gdzie się urodził, później we Francji. Pisał po francusku, hebrajskiego nie znał prawie w ogóle. Tradycję żydowską no, znało tyle, o ile chodził w dzieciństwie do synagogi, ale już jego rodzice nie byli przesadnie zaangażowani religijnie, więc to wszystko było dosyć po łebkach. Niemniej jednak, kiedy przyjechał, a w zasadzie został wyrzucony z Egiptu po kryzysie sueskim w 1956 roku, kiedy przyjechał do Francji, to ni stąd ni zowąd ta tradycja żydowska i tradycja kabalistyczna stały się dla niego niezwykle istotne. I jeśli zdarzy się Państwu sięgnąć po jego teksty, które serdecznie polecam, zobaczą Państwo, że to jest połączenie, to taka prywatna reklama, nie będę książki polecał, że jest to połączenie wysokiego, specyficznego modernizmu europejskiego, że Bessa surrealiści byli podstawowym źródłem literackiej inspiracji, z pewnymi bardzo mocnymi, właśnie, nie zapożyczeniami z kabały, a raczej wyobrażeniami na temat tego, jak kabała funkcjonuje. Jabez stworzył w ten sposób pewną specyficzną
dwudziestowieczną, europejską wersję, pewną wariację dawnych rozmyślań kabalistów. Wersję, którą da się zrozumieć tylko w zasadzie dzięki pewnemu tło, dzięki temu, że dzięki tłu historycznemu dwudziestowiecznej filozofii. I ta właśnie specyficzna żabesowska kabała, jak usiłowałem pokazać w mojej książce, potrafi nam powiedzieć o współczesnej filozofii, o współczesnym świecie o wiele więcej niż pewne racjonalne czy twarde pozytywistyczne, czy nawet fenomenologiczne ujęcia rzeczywistości. Więc rzeczywiście to spotkanie między kabałą a myślą europejską w XX wieku jest czymś unikalnym, jest czymś bardzo specyficznym, czymś, co widać u wielu myślicieli, choćby u Derridy. Derridy, który Żabesa czytał, zwłaszcza w swojej intelektualnej młodości i bardzo był nim zainspirowany, więc jeśli ktoś z Państwa lubi Derridę albo chciałby pogrzebać więcej w jego źródłach, to warto z całą pewnością się również do Żabesa odwołać. Tak więc odpowiadając skrótem podsumowującym na to pytanie, można powiedzieć, że kabała dostarczyła dzięki swojej takiej bardzo precyzyjnej, wypracowywanej przez stulecia technice mówienia o Bogu w sposób negatywny, o stworzeniu, o istnieniu świata w sposób negatywny, dostarczyła nam pewnego rusztowania myślowego, które można w dzisiejszych czasach wykorzystać nie tylko poza oczywiście ściśle religijnymi uniwersami symbolicznymi judaizmu, ale nawet poza myślą żydowską. Można te kabalistyczne inspiracje wykorzystywać po prostu w myśleniu filozoficznym. I myślę, że Żabes jest tutaj najlepszym przykładem. Dziękuję bardzo. To oczywiście rozmowa nie pozwala na to, żeby to w sposób subtelny przedstawić, tak jak się to dzieje w książkach. To są takie trochę sample waszych rozważań, jest naturalne. Solówka, Przemysław Tacik. I ostatnia partia tej części. Adam jest, zresztą wszyscy troje... Wszyscy... Nie, to takie najnudniejsze na perkusji. Takie przeciągające. Nie. Solo perkusyjne jest bardzo pożądane. Wszyscy troje jesteście takimi badaczami, które ja nazywam badacze hybrydowi. Te dwa paliwa, na których pracujecie, to jest filozofia i literatura. Oczywiście jest tego więcej, jeszcze jest teologia i inne dyskursy, ale z całą pewnością filozofia i literatura ożywia wasze myślenie, wasze pisarstwo. I o to chciałem zapytać Adama. Adam w równie znakomitej książce o Benjaminie, czyli Sprawiedliwość na końcu języka, powiada, filozofia to jest prezentowanie idei, natomiast literatura jest od sprawiedliwości. Nie pada dokładnie taka formuła, ale chciałem cię zapytać o to oczekiwanie albo o tę próbę wykorzystania literatury jako obietnicy sprawiedliwości, jak rozumianej, obietnicy sensu czy pewnego porządku moralnego, który jest pożytkiem symulowanym oczywiście, ale jakby jest figuralizacją pewnej nadziei, o której tu była dzisiaj mowa. Jak to rozumiesz, jak to próbowałeś opowiedzieć poprzez oczywiście refleksję beniaminowską, ale nie tylko? No to trudne rzeczy są. Ja tylko chciałem jedno słówko, tylko przepraszam, tak w trybie zerowym do tych waszych rozmów o kabale, co wszystko prawda i wszystko pięknie podane. Chciałem tylko rzucić to nazwisko Scholema, żeby ono tutaj padło. Otóż to jest pewien fenomen. To nie jest tak, że Scholem nie posiada jakichś korzeni swoich ojców, którzy go do czegoś popchnęli. Buber jest pierwszym z nich, są wcześniej rozmaite postacie, od których on się odklejał, ale które miały dla niego istotne znaczenie. Otóż dlatego to nazwisko jest tutaj istotne, że to, jak nazwałeś, nie pamiętam, czy powiedziałeś Bujdy, czy Obciach powiedziałeś, tak? Ten kabalistyczny Obciach, no, przestał być obciachem w dużej mierze dzięki pracom Gershoma Scholema i uzyskał, i to jest w dużej mierze jednostkowa zasługa czy zbrodnia, no bo to zależy jak oceniamy ten, ale w każdym razie wpływ
Gershoma Scholema, to złośliwa uwaga jednego z uczonych na temat Scholema była taka, że nonsense is nonsense, but history of nonsense is science. Tak? I to był taki, przypucowanie, to jest jak Państwo pamiętacie w Małym Księciu jest ten turecki astronom, który odkrywa tę planetę Małego Księcia, raz się pojawia w tureckim ubranku, a potem pod wpływem zmuszony przez Atatürka pojawia się w ubranku takim ładnym, jak tutaj mamy i od razu, bo wszyscy wierzą, tak? Więc to troszkę oczywiście tak zafunkcjonowało, a już troszkę poważniej mówiąc, no to rzeczywiście Scholem, zresztą jak potem na różne sposoby próbowano odkręcać te jego rewelacje na temat kabały, już wewnątrz po prostu badań nad kabałą, to pokazywano, że ile w tej prezentacji Scholema jest samego Scholema, ile jest Benjamina, z którym on rozmawiał, ile jest Kawki i tak dalej. Po prostu Scholem rzeczywiście pokazał, do jakiego stopnia coś, co jest nieprzeniknione dla nowoczesnego człowieka, czyli cały ten kompleks archiwum kabalistycznych tekstów, które są po prostu bardzo, bardzo dziwne, jest na poziomie pewnych struktur, o których powiedział Przemek, niebywale atrakcyjne i jakoś nagle dla nas strasznie nowoczesne. I to tylko tak tytułem bibliograficzno-dydaktycznego smrodku chciałem dorzucić. Natomiast z tą sprawiedliwością, no to tak z grubej rury, więc ja tak nie będę się strasznie tutaj wymandrzał, a już na pewno nie będę chciał mówić we własnym imieniu, tylko bym się chciał schować rzeczywiście szybciutko za różnymi ludźmi. Więc ja bym powiedział tak, powiedziałbym dwie rzeczy. Jedna się nie wiąże bezpośrednio ze sprawiedliwością, tylko w ogóle z obecnością literatury tutaj w tym kompleksie problemów, o których żeśmy dotąd rozmawiali, a potem już o samej sprawiedliwości. No to ta jedna rzecz jest taka, że ja miewam poczucie, a ostatnio miewam je nawet trochę silniej niż wcześniej i tak jakoś mnie mniej opuszcza niż bardziej, że to, o czym żeśmy dotąd rozmawiali, to znaczy te rozmaite formy uśladowienia rozmaitych struktur zapożyczonych z teologii żydowskiej, tego uśladowienia, które, jeśli się zgodzimy z tym, co żeśmy tutaj mówili, jest rzeczą godną uwagi, co najmniej, a być może wręcz pożądaną, że w literaturze odbywa się również to, co najmniej, nie tylko w myśli dyskursywno-eseistycznej, jak to u Benjamina, czy Adorna, czy Derrida, odbywa się również u Kawki, Żabesa, tak? To są przykłady, a czasami odbywa się ciekawiej, a w każdym razie radykalniej i w sposób trochę mniej kontrolowany i przez to czasami bardziej płodny, tak? Nie zawsze, ale czasami bardziej płodny. Z tą teologią dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. Jest to pochodna wielu czynników, ale jednego takiego ogólniejszego, no, że w pisaniu, w prozie i w poezji, powiedziałbym, pojawiają się paradoksy, o których filozofom się nie śniło. Tak? I Kafka, te wysiłki interpretacyjne skupione wokół Kawki, filozoficzne, to świetnie pokazują. Tak? To są wszystko najczęściej jednak formy obłaskawienia tego Kawki. Tak? Przy wszystkich zapewnieniach, że Kawka jest nie do przeczytania, że to w ogóle jest o tym, że tam nic nie ma i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś struktury obłaskawiające, te czytelnicze. Kawka idzie zawsze jakoś dalej, dziwniej, straszniej, radykalniej. Zawsze to jest jeszcze trzy razy bardziej obrócone. I są takie sytuacje, w których tego rodzaju demolki, tego rodzaju zawrotne paradoksy, tego rodzaju demolki struktur teologicznych, do których żeśmy się przyzwyczaili, po prostu bardziej niosą nasze doświadczenie, lepiej niosą nasze doświadczenie niż te już bardzo owszem zhybrydyzowane dyskursy, tak jak dyskurs Benjamina czy Lewinasa, ale nie dość. Tak? Mam tu na myśli bohatera mojej ostatniej książki, czyli Paula Celana, który jest chyba niezłym przykładem tego, że pewne skrajne doświadczenia traumatyczne wymagają
jakoś lepiej idzie, kiedy damy to poecie do łapy, niż kiedy damy filozofom typu Hans Jonas, którzy będą się zastanawiali, czy można wobec zagłady pogodzić dobroć i wszechmoc Boga. No niedobry jestem, ale... To, sprawiedliwość. No, będzie już kończę, tak. No już. No więc wszelako, i tu już się zasłaniam jakoś za Beniaminem i Adornem, więc nie, to nie ja mu, to co teraz będzie, to nie ja, tylko Beniamin i Adorn, dobra? Wszelako jest tak, że ten gest literacki jest zarazem gestem domykającym dzieło, gest domykający dzieło, gest niosący to dzieło do wydawcy, jest gestem narcystycznym i jest zawsze narażony na pewną taką, chciałbym takie napieszczanie się samym sobą. I jeżeli wcześniej mówiłem o tym, że naszym, nie wiem, czy zadaniem, ale w każdym razie jakimś takim czymś, co powinniśmy mieć, postulatem, który powinniśmy mieć w głowach, kiedy czytamy ślady judaizmu, jest to, że powinniśmy czasami bardziej je uśladowić, niż one są same uśladowione, to też taki Beniamin, taki Adorno radzą zwykle, pewnie Derrida też by się dał tutaj podciągnąć, że żeby jak się czyta jakiegoś takiego właśnie Celana, czy jakiegoś takiego innego, mniej zwariowanego pisarza, żeby wyłapywać nie te momenty, w których on się właśnie tutaj domyka w jakichś takich narcystycznych gestach, tylko w te momenty, które są spokrewnione z tym gestem, o którym żeśmy dotąd mówili, czy tym gestem mesjańskim, czyli momenty oporu. To są momenty, w których dzieło stawia samo sobie opór, ale to są momenty, w których dzieło generuje jakąś formułę oporu wobec dyskursu publicznego, czy wobec dyskursu historioliterackiego, który był historii literatury, która pojawiała się wcześniej i która się staje, może ten przykład z Bargielską tutaj jakoś jeszcze raz to może potrafi ponieść, staje się nośnikiem, wehikułem, jak powiedziałem, oporu wobec rozmaitych dyskursów, które czegoś nie chcą powiedzieć, chcą coś zagadać, chcą coś przemilczeć i w związku z tym nośnikiem pewnej specyficznie pojmowanej sprawiedliwości, owszem, specyficznie pojmowanej, mianowicie naznaczenia czegoś pojedynczego, zaznaczenia palcem, wskazania palcem czegoś jednostkowego, jednostkowych cierpień, jednostkowych nadziei, wyobrażeń o szczęściu, które języki filozoficzne, języki ideologii politycznych zagadują, kradną, znikają. Generalizują i w tym geście wymazują, tak? W związku z czym to byłby ten moment splotu między pojęciami sprawiedliwości i literatury. I no dobra, już. Okay. Adam Lipszy, perkusja. Patrzę z niepokojem, czy jest tu Grzegorz Jankowicz i każe nam już kończyć, ale mam nadzieję, że jeszcze możemy. I teraz jest czas, oczywiście przedłużony, ale każdy dobry koncert się przedłuża, na wolne tematy, na to, co chcielibyście Państwo podrzucić ostatniemu takiemu trio. Bardzo proszę, już jest, zaczynamy rozmowę. Pytanie do Agaty Bielegras, właściwie dwa pytania. Czy nadzieja radykalna, tak jak Pani ją ujęła, nie musi koniecznie implikować i pojęcia władzy, i pojęcia przemocy, i to byłoby właściwie to, do czego Bóg żydowski powołuje nas na początku Tory. Czy jest konieczne, czy te trzy rzeczy są koniecznie powiązane? Czy radykalna nadzieja służąca transformacji świata nie stawia człowieka go nad światem, powołując go do przemocy, która jest konieczna w transformacji, czy jest ona konieczna i władzy nad nim. To jest jedno, a drugie, czego ślad znajdujemy na pustyni? Czego ślad znajdujemy na pustyni? Powiedziałeś, że znajdujemy tam ślady. Czego?
chodzi o to pierwsze pytanie, no ono jest oczywiście bardzo ważne i cieszę się, że zostało zadane, bo ono tak, no można powiedzieć tak, byśmy tutaj mieli tendencję, żeby mówić o tym mesjanizmie w takich dosyć idyllicznych, no może nie tak do końca, ale powiedzmy idyllicznych kategoriach, natomiast tutaj rzeczywiście od razu z grubej rury pojawia się cały ten zestaw. To znaczy rzeczywiście Exodus nie jest niewinnym projektem. Nie jest niewinnym to, co wiemy, tak? Znaczy nawet jeśli jest to najważniejsze święto żydowskie celebrowane jako święto, to jest obowiązek jednak wypicia tych kilku kropel wina za tych uśmierconych Egipcjan, tak? Którzy utracili życie w imię tego procesu, tak? Ażeby on się mógł dokonać. Więc przemoc i poczucie winy z tym związane są moim zdaniem wplecione w ten projekt mesjański i on się może rzeczywiście próbować egzorcyzmować, próbować oczyszczać z tego, próbować dekonstruować, ale jednak pewna zasada, że coś jest w tym świecie doczesnym, materialnym do zrobienia i nie można go pozostawić za tego świata, samemu sobie, w jego naturalnej postaci, no, oznacza, że rzeczywiście będziemy wieść egzystencję nie mającą nic wspólnego z posthumanistyczną Gelassenheit, tak? No właśnie, ja tutaj oczywiście się nie mamy na to czasu, żeby wdać się w dyskusję z całym tym posthumanistycznym paradygmatem, ale on oczywiście jest, to trochę było też, może ty też tak daleko się nie posuwasz, żeby tam z tymi posthumanistami w konszakty wchodzić, ale w każdym razie taki rodzaj skepsis już właśnie późno nowoczesnej już ci towarzyszy, tak, że w zasadzie co nam z tego mesjanizmu? No tylko właśnie przemoc, tylko właśnie hybrystyczna krzywda, tylko właśnie, no dokładnie tak jakby Grecy z perspektywy swojej mądrości tragicznej oceniali właśnie cały ten antropologiczny projekt żydowsko-mesjański i dochodzili do wniosku, no niestety, tylko hybris i tylko katastrofa. W związku z tym trzeba jak najszybciej tę różnicę antropologiczną dzielącą człowieka od reszty świata, zwłaszcza natury, zasypać i zrobić z człowieka taki właśnie bytujący spokojniej, czyli właśnie tak jak to Heidegger mówi, gelassen, tak? Spokojniej, bez tych projektodawczych i prawodawczych zapędów wobec reszty istnień. No. Mnie to nie przekonuje. Uważam, że perspektywa posthumanistyczna ma także swoje niebezpieczeństwa i także ogromne ryzyka, które jej zwolennicy przemilczają, skupiając się tylko i wyłącznie na okrucieństwie, przemocy i nadużyciach drugiej perspektywy. Tak mówiąc po prostu, no, wycofanie nas bezproblemowe do tego, co jest, bez jakiejkolwiek próby już podejmowania radykalnej przemiany świata, po prostu kończy się, politycznie rzecz biorąc, całkowitym indyferentyzmem, a w związku z tym też konserwatyzmem. No a filozoficznie rzecz biorąc, no, sprawia, że tracimy coś, co nawet Nietzschego, który w końcu był tym koryfeuszem i prekursorem posthumanizmu, ciągle jednak w człowieku fascynowało, kiedy nazywał człowieka interesującym zwierzęciem. Znaczy w momencie, kiedy tę różnicę utracimy, czego właśnie posthumanizm bardzo sobie życzy, to nawet dla siebie przestaniemy być interesujący. Ja w ogóle takie mam wrażenie, że wielki kryzys humanistyki dzisiaj polega na tym, że rzeczywiście człowiek przestał być nawet dla samego siebie interesujący, a nawet nie to, że przestał się jak, znaczy utracił taki, można powiedzieć, gatunkowy narcyzm, który sprawiał, że właśnie jego własne wytwory, czy jego własna perspektywa jeszcze czyniły go w jego oczach jakkolwiek zajmującym. Teraz to właśnie się dziwnie jakoś zatraca, co mnie niepokoi, bo jak mówię, posthumanizm, choć cały jest zbudowany na krytyce błędów i wypaczeń humanistycznego mesjanizmu, jest sam
wcale nie jest perspektywą niewinną. A czego ślad na pustyni? Stopy. Bardzo śmieszne. Wielbłąda oczywiście. Dobrze, co? To drugie mnie nawet bardziej interesuje, bo jakby dla mnie, znaczy dziękuję, że pani odpowiedziała, bo dla mnie przecież ten projekt jest antropocentryczny, polityczny i etyczny jakby. On jest antropocentryczny, ja się absolutnie tego nie ukrywam. Mesjanizm nie ma sensu poza antropocentryzmem, ponieważ jego nośnikiem może być tylko człowiek jako bardzo specyficzna istota, obdarzona tym właśnie nadmiarem popędowym z jednej strony, który właśnie no, sprawia, że ten naddatek zamienia się na pewien rodzaj aktywności i pewien rodzaj praktyki. Ale to można panu wejść słowo, przepraszam. Tylko ja poproszę, jeszcze dać o drugie pytanie zadałem, które mnie odpowiedziałem. Ja go o tyle nie rozumiem, że mówiliśmy już o tym, że na pustyni właśnie, to mówił Adam o tym bardzo dobrze, że w pewnym sensie w judaizmie wszystko ociera się o apofatykę. Bardzo specyficznie rozumiano, dlatego że to jest jednak religia radykalnej transcendencji, która nigdy nie może się w pełni w nic wcielić, by tutaj nawiązać do chrześcijaństwa, oczywiście będącego jakby w opozycji wobec transcendencji radykalnej. Nie mogą do nic się wcielić, ani w niczym się w pełni dyskursywnie wyrazić. No to może przefrazuję pytanie, czego ślad ukazuje się w wolności? Bo... Właśnie tego, radykalnej transcendencji. Okej, okay, no dobrze, czyli Boga. Okay, dziękuję Ci za tę radykalną i krótką odpowiedź. Czy Państwo jeszcze chcieliby zadać pytanie? Na pewno chcieli. O 18 mamy następne spotkanie, dostajemy dyskretne i uprzejme znaki, że powoli musimy zmierzać do końca, ale pozwólmy sobie na jeszcze jedno pytanie, jeśli Państwo, ono dojrzewało w kimś z Państwa. Przestraszyłem Państwa skutecznie. Dobrze, ja myślę, że popracowaliśmy. Jest, bardzo proszę. Może nie pytanie, ale z jednej strony chciałem podziękować za wspaniałe spotkanie. Trochę żal mi, że nie ma czasu na rozhermetyzowywanie tego hermetycznego języka, w którym Państwo operują. Natomiast taki trop jeden, bo tu Pani powiedziała, zaakcentowała istnienie pewnego dominującego nurtu w katolicyzmie, takiego cierpiętniczego i zamkniętego. Tu Pan poszukuje dróg, sposobów do pogodzenia tradycji z nowoczesnością, więc chciałem zaświadczyć, że spotkałem nowoczesnych, szczęśliwych polskich katolików i może jako trop to, nie wiem, wspólnota wokół biskupa Rysia w Krakowie na przykład, która przyjmuje wszystkich i nie pyta, kto skąd pochodzi, i to są szczęśliwi ludzie. Nie wiem, onkocelebryta, ksiądz Kaczkowski, życie na pełnej petardzie, nie wiem, ojciec Szustak, Górzyński. Jest też nurt, który ceni sobie życie, chociaż z drugiej strony faktycznie chyba dominuje ten drugi. Nawet ostatnio się dowiedziałem, że żyjemy w roku terezjańskim od świętej Teresy i to ona tam gdzieś pisze, konam, bo nie konam, czy po prostu na pewno nie docenia życia. Ale bardzo dziękuję. Dziękuję panu za ten głos. Dziękuję państwu. Agata Wieligrobson, Przemysław Kaciuk, Adam Lipszyc. Ricardo Kozioł.